Co ty do diabła robisz? Rzuciłeś we mnie kamieniem? Słuchaj, bardzo źle, że to zrobiłeś. Zrobiłeś coś strasznie głupiego. Szkoda, że nie widziała pani, jak uciekał. W życiu nie widziałem, żeby ktoś tak szybko zajwaniał i trzymał się za tyłek, jakby go coś pogryzło. Zgubił nawet w rynsztoku swój głupi kapelusz. Dawno nie widziałem czegoś tak śmiesznego. No, dobrze. Chodźmy na kapelusz, nie? Nie, po co mi ten kapelusz, ale dobra, ci po kapelusz, dawaj. Kapelusz detektywa. Musiał go zgubić, uciekając przed Freddym Melonem. Jezu, nie wiem po co. Po co mi kapelusz detektywa? Nie wiem, zagadka. Aha. Czy tam jest świetko? Kapelusz tego kolesia, detektywa. Łącznie. O. Nie widzę. Nie. Nie wiem tego. Badać mnie. Może ja później już tam muszę zabaweczkę. Na niego. Nie. Leczku. Właśnie, co ja mam? Co tu trzeba zrobić? Kurczę. Jeszcze pogadać z tym. Cześć. Czym mogę służyć, panienko? No dobrze, tak czy inaczej, dziękuję. Tak, bo wiem chyba, co z tym zakwierdziłem. Niech pani już idzie i pozwoli Frediemu zająć się sprzątaniem, zanim pani mama Dottie Melon się wkurzy. Chyba tam leciał. Cholny, co ty zrobił? Nie jestem specjalnie głodna. Lekki nadgryziony kawałek cukierka. Nie wiem. O, jest pan głodny? Cholera, co mam zrobić? Nie wiem, plakat. Walijska opowieść o duchach. Scenariusz i reżyseria Ragnar Tornquist. Widziałam, to klasyka. Kasa biletowa jest zamknięta. Kobiety strasznie potrzebujące opieki medycznej. Myślałam, że to porno, ale ten tytuł to chyba artystyczny przebłysk. Napisany po francusku może i brzmiałoby nieprzyzwoicie. Zamknięte. Muszę wrócić, nie? Ejka, widzicie w najdłuższej podróży w odcinku 19. Z tej strony mplayka.pl. Dobra. Zaraz się dostaniemy do... Do kina! Jej. A, jeszcze te. Rękawiczka. No, idź już Freddy, makury, zalasowań. Do zaułku, yeah, i zaraz nam otworzysz przejście. No, zalasowań. I napisy się oczywiście wyłączyły, jak zwykle.
Halo, napisy. No gdzie? Dawaj, lecimy szybko. No, i teraz będzie fajna zabawa. Wow, gdzie? Gdzie to jest? Tu. O, jest. Kiedy ostatnio opróżniono ten pojemnik? Suchnie jak kola bingo. Obrzydliwe. Tam. O, coś przypomina? Policjanta przypomina, Coś mi to nie? przypomina, ale nie bardzo wiem co. Mimo to czuję przemożną potrzebę podniesienia rąk. Chodź. To jest myśli. Ten cień rzuca jeden z worków na śmieci. Ojej, to trzeba wziąć ten kapelusik. Chodź, chodź. No, kurde, wyłącz się. Szybko. Zanim ten pan Freddy wyskoczy. No, teraz będzie małpkę trzeba wziąć. Tu bym położyć. Aha. No nakręć szybko. A. Działałoby znacznie lepiej, gdybym najpierw otworzyła puszkę. Otwórz. No szybko. Aha, teraz będzie Frediego taniec. Yeah. Patrzcie. Dobra, wchodzimy do środka. Tańczę dalej. Dobra, już Cortez, jego Tyle mość. czasu zmarnowałam, żeby się dostać do kina, a on mógł po prostu wyjść i spotkać się ze mną. Mam ochotę go kopnąć. Idź pogadać. Rzeczy nie da się. A szybciej do tego. Nie, dobra. Nie masz pojęcia, przez co przeszłam, żeby cię znaleźć. Najpierw... Lubisz filmy? Jasne, kto nie lubi. Zaraz, próbowałam ci powiedzieć, że... Nie przepadam za współczesnymi filmami. Są zbyt głośne, a przy tym niejasne i mało wyrafinowane. Ale stare filmy, te naprawdę stare, mają urok i prostotę, która do mnie przemawia. Słuchaj, nie przerywaj mi znowu, proszę. Zaczyna mi to wkurzać. Ależ ja cię nie przerywam. Chyba, że mam coś ważnego do powiedzenia. Mów dalej. Co chciałaś powiedzieć? Dlaczego kazałeś mi siebie szukać po całym mieście? Szukać mnie? Siedzę tu od paru godzin, seniorita. Nigdzie się nie ruszałem. Powinnaś raczej zapytać, dlaczego musiałaś mnie szukać. Umówiliśmy się, że mamy się spotkać dziś rano, pamiętasz? Z tego co pamiętam, nie umawialiśmy się. Powiedziałem jutro, ale ty odmówiłaś. Zrozumiałem, że cię to nie interesuje. Ale i tak przepraszam, że trudno było ci się ze mną spotkać. Nie opowiadaj bajek. Chciałeś, żebym cię znowu szukała. Właściwie nie. Musiałem gdzieś się zaszyć na parę godzin.
Ma to coś wspólnego z gliniarzem, który obserwował to miejsce? A więc dobrze zrobiłem, że nie wyszedłem z kina, żeby cię poszukać. Już go nie ma. Masz jakieś problemy z policją? Zaraz, nie mów. Urząd imigracyjny. Nie, seniorita. Nie z policją. Są poważniejsi gracze niż policja. Nie chcę wiedzieć. Nie mam zamiaru mieszać się w sprawy mafii, czy gangów, czy coś takiego. W ogóle nie lubisz się angażować, prawda? Moje życie jest wystarczająco skomplikowane, panie Curtis. Nie wiem nawet, co ja tutaj robię. Naprawdę? Pragniesz? Potrzebujesz odpowiedzi? Abby. Zawsze to mówisz, ale nigdy nie dajesz mi żadnych odpowiedzi. Tylko kolejne pytania. Kto chce cię dopaść? O co chodzi ze mną? Skąd tak dużo o mnie wiesz? Zamierzam odpowiedzieć dzisiaj na wszystkie twoje pytania. Zanim pójdziesz spać, twój świat się odmieni. Nic już nie będzie po staremu. Znowu mówisz zagadkami. Jak seks w mydlanej operze. Mnóstwo nudnych dialogów, a kiedy w końcu idą do łóżka, to wszystko dzieje się w ciemności i pod kołdrą. Zatem chcesz wiedzieć wszystko? Chodź. Wyjdziemy stąd. Koniec gadania. Pokażę ci prawdę. Tak, a z tą operą mydlaną to już w ogóle. Miejsce jak każde inne. Przynajmniej nie ma nikogo, kto mógłby to zobaczyć. Z wyjątkiem szczurów. Co zobaczyć? Cofnij się, seniorita. Po co? Co robisz? Alicjo, wysyłam cię na drugą stronę lustra. Pa, Cortez! Pa, pa! Kiedy będziesz chciała wrócić, odwiedź mojego przyjaciela. Nazywa się Westhouse. Brian Westhouse. Przestań już. Curtis? Curtis? Przestań już, czy nie? Co do tego złe przeczucia? Teraz.
i kazał mi zapamiętać Cortez. Westhouse? Ryan Westhouse? Wydaje mi się, że chyba tak. Cortez powiedział, żebym go poszukała, jeśli będę chciała wrócić do domu. W takim razie chcę wrócić już teraz. Przestań. Jezus. Dobra, idziemy. Tak, to witamy teraz w Arkadii, w świecie magii. Trzeba pogadać. Na jakiegoś kapłana. Kurde. Witam. Panież. Przestań. Cześć. Cześć. Aha. Tu. Tu Ciao. To było? Z kim głową czy słuchaj? Nie, Al słuchaj. Dobrze. Dobrze. Irantun al-Burj. Sankal Koda Magia. Turanse, Szale, Naven. Wspólna mowa. Al-Urtae zaczyna ciebie. Nareszcie Tieza i magia Aesara i znajomość Aertiwa utije przez pokolenia Eumani, znajomość wspólnomowy. Teraz zezwoliłaś magii, by zagościła w twoim sercu i by zawsze obecna, choć uśpiona znajomość wspólnomowy kierowała twym słuchem i językiem. Ja rozumiem cię. Mówisz po naszemu? Dlaczego od razu mi tego nie powiedziałeś? Nie, dziecko. Nie mówię po waszemu. Mówię w Naven, wspólnomowie. W języku Arkadii. Arkadii? Zaraz, zaraz. Jak się tu dostałam? Co to za miejsce i kim ty u diabła jesteś? Ach, znowu zapomniałem o manierach. Obawiam się, że tak zaabsorbowały mnie starożytne teksty i towarzystwo ojców, że zapomniałem o zasadach dzisiejszych manier. To znaczy? To znaczy, że byłem nieuprzejmy. Moje imię, drogie dziecko, to Tobias Grensred. Jestem Westrum Wartowników Zakonu Równowagi. Jesteśmy ojcami. No, dobrze. Jestem... Rozumiem, że to twoja pierwsza podróż przez tunel. Pierwsze przekroczenie podziału. Nie mam pojęcia, o czym mówisz, ale to chyba przez moją pierwszą w życiu podróż przez tunel. Więc wyjaśnię ci wszystko. Ktoś musi to zrobić. Brak ci przewodnika? Brak ci mentora? Mentora? Jest ten gość o imieniu Cortez. Pomagał mi. Powiedział mi o magii i prawdzie, i o snach, i portalach, szalone rzeczy. Wtedy wydawało mi się szalone, ale teraz... nie. Cortez. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. A więc ruszajmy. Pozwól, że pokażę ci Markurię, najwspanialsze miasto, jakie istnieje. Tak, najwspanialsze miasto. Znaczy, świat magii. Ja cię nagle. Okej. I co tam? Dzieje?
Obejrzyj Merkurię, April. Pozwiedzaj, spotkaj się z ludźmi. A potem, kiedy już będziesz gotowa, wróć do świątyni. Wtedy odpowiem na każde twoje pytanie. Aha, dobra, i oczywiście jak wam się spodoba odcinek, to zostawcie. Zresztą subskrybujcie, nie? Dobra, przeczytamy. Nie, dobra, przeczytamy coś tam, notatkę. Tylko odchodzę pewnie. Dobra, jestem za Kim Lee. W Arkadii, czy ciągle jest sobota? Czy oni w ogóle mają tutaj soboty? Dlaczego nie krzyczę, nie panikuję i nie wyrywam sobie włosów z głowy? Przecież właśnie to powinnam robić. Aha. Dobra, tak chcecie, zatrzymajcie sobie tą. Dobra, ja sobie później przeczytam. Dobra. Bronię. A, Brian Westhouse, właśnie. To jest taka ciekawostka, bo Brian Westhouse występuje w tym. W Dreamfall The Longest Journey. Na początku. Chyba w proroku był. Ach, to coś tam. Potem go. Czarne moce, coś tam. Ciągnęły czy coś? Nie, myślałem, dobra. Chcę pogadać z ludźmi, ojej. O. Ale zasępiony ptaszek. Nie wyglądasz dziś zbyt olśniewająco, moja pani. Och, nie wiedziałam, że umiesz mówić. Nie wygląda też, żebyś umiała mówić. Mówiący ptak. Wyjątkowo obleśny handlarz. Ciekawe, co sprzedaje. Hej, chcesz sprawdzić swój refleks i spostrzegawczość w grze w kubki? Jest sporo nagród do wygrania. Jak się gra? Kładziesz na stole swoją monetę. Ja nakrywam ją kubkiem i szybko przesuwam go razem z dwoma innymi kubkami. Ty musisz jedynie zgadnąć, pod którym kubkiem jest moneta. I pamiętaj, nie wolno tu używać magii. Jej obecność natychmiast wykryje ten amulet nade mną, a wtedy nie będziesz już tu mogła zagrać nigdy więcej. Czy mogę pana o coś zapytać? Czas to pieniądz, więc mów szybko. Co pan wie o Westrum Tobias? Westrum Tobias, co?